Szanowni Państwo, chcę przede wszystkim podziękować mieszkańcom naszych gmin. Mieszkańcom gminy Nowy Targ, mieszkańcom gminy Głąsko i ościennych gmin, którzy oddali, w cudzysłowie oczywiście, pozwolili zorganizować prawie 140 km szlaków turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej. Dziękuję wykonawcy, który miał wiele przeciwności. Ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że stąd pochodzi, tu wyrósł, zna zwyczaje, obyczaje miejscowych ludzi, potrafi z powodzeniem stawić czoło. 3, 2, 1, 0, jest! Brawo! Niech to poświęcenie będzie taką okazją, abyśmy umieli pięknie, godnie, po ludzku wypoczywać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nasza część uroczystości. Wokół teraz zapraszam na wieżę. Pani Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy za wiele dobra, ciepła. I za to, że ten projekt się powiódł, jest też duża zasługa Pani. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ja raczej tak moralnie wspierałam, jak był projekt przygotowywany, to bardziej, że tak powiem, wspierałam moralnie, a nie faktycznie, bo poseł opozycyjny niewiele mógł, ale z wielką przyjemnością wspieram wszystkie Wasze działania, zwłaszcza teraz. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie Kazimierzu, ze szczególną radością i satysfakcją wręczam ten mały upominek. Cieszę się, że mogłem dokończyć Wasze rozpoczęte dzieło, że ten projekt ma cieszyć nie tylko mieszkańców, ale wszystkich prawdziwych turystów. Dziękuję za rozpoczęcie. Ja również dziękuję za dzisiejsze zaproszenie i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. A jak już moi przedmówcy mówili, w czasie realizacji nie wszystko tak było łatwe i różowe, jak się wydaje, że dzisiaj możemy powiedzieć i cieszyć się z oddania. Ale ci, którzy chcieli nam przeszkodzić, no widzę, że dzisiaj ich nie ma. Szkoda. Natomiast, panie wójcie, dziękuję. I jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że następne wnioski i realizacje na tym wniosku nie powstaniemy i dojdzie do budowy schroniska na Lubaniu. W międzyczasie tu rozmawiałem z panem nadleśniczym, jak jest sprawa wymiany działki. No okazuje się, że troszeczkę to stoi w miejscu i szkoda, trzeba by było z dyrektorem kapłonem, a głównie z prezesem Kolarusem przycisnąć i żeby po prostu ruszyli z tymi pracami. Tego statku ci życzę. To, że tutaj Państwo mówicie o tej całej społeczności, że po prostu dobrze, że ci ludzie się chcieli zaangażować, no i że zgodzili się na tą całą inwestycję. No i przepraszam też za utrudnienia, które na pewno gdzieś na tej drodze gdzieś tam może przyblokowaliśmy kogoś, ale myślę, że dobrze się udało. Cała inwestycja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania serdecznie gratuluję panu wójtowi. Powiem tak, cieszę się, że pomysły Lokalnej Grupy Działania się urzeczywistniają. Myślę, że w nowym okresie programowania jako organizacja pozarządowa gminy będziemy dalej współpracować, a podpisaliśmy umowę na ponad 6 milionów złotych dla Lokalnej Grupy Działania. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Sportowcy, którzy rozsławiają imię ochotnicy nie tylko w kraju, nie tylko na terenie, może powiedzieć, gminy, powiatu, kraju, ale i poza jej granicami. I tak idąc od trzeciego miejsca, zapraszam Tomasza Jagiełę, naszego kulturystę. I serdecznie panu gratuluję. Niech ochotnica jest rozstawiana coraz to dalej. Proszę o nas. Kolejne wyróżnienie dla Eweliny Sikora za osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym promujące gminę Ochotnica Dolna. Szanowni
państwo. Kasia Niewiadoma to już firma, to już nazwisko. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Kasi Niewiadomej. Ona promuje już naszą gminę, naszą miejscowość nie tylko w kraju, ale i za granicą.